żaden wąż, żaden pająk, a ten grzyb jest najbardziej toksycznym organizmem, jaki w Polsce występuje, to również jeden z najbardziej toksycznych grzybów na świecie, muchomor sromotnikowy. Zjedzenie nawet małej ilości tego grzyba bardzo często prowadzi do odejścia z tego świata. Czasami bardzo zaawansowanym leczeniem i przeszczepem wątroby da się człowieka uratować. Kolejnym zagrożeniem związanym z tym grzybem jest to, że jest on bardzo podobny do popularnej i smacznej kani. I o ile w przypadku już bardzo dorosłych grzybów te różnice no są zauważalne, tak w przypadku młodych osobników zwykły człowiek, który na co dzień nie zajmuje się grzybami, nie rozróżni tych grzybów. Czegokolwiek byście w internecie nie usłyszeli i nie przeczytali, czerwonych muchomorów nie jem. One są bardzo ładne, ja też sobie lubię na nie popatrzeć, ale to jest pokarm dla niektórych zwierząt. Dla ludzi są niejadalne i ich spożycie również może skończyć się tragicznie. Grzybobranie to z pewnością fantastyczna zabawa, ale trzeba zachować szczególną ostrożność i słuchać ekspertów.